Witam serdecznie wszystkich zebranych gości, proszę Państwa. Jeszcze raz mamy tutaj Muzeum Karykatury w Warszawie. Na scenie mam Muzeum Karykatury. Proszę Państwa, witam wszystkich zebranych gości. Dyrektorka Muzeum Karykatury jakoś sobie nie radzi. Jak był ten pan Murzyński, on odszedł na emeryturę. To jest bardzo stary człowiek, z jednym okiem. Robił, proszę Państwa, tak wielkie i spektakularne wernisaże, jak przystało na Muzeum Karykatury. A ona to takie stół w kącie, takie złe wibracje. Stół w kącie, wszyscy dupami do stołu i tak przemawia. To przemówienie to jest jedno z wielu przemówień. Tych przemówień tam było dużo więcej. Proszę Państwa, no, Muzeum Karykatury zdziadziało. Dziadostwo, ludzie zacni i z Sejmu, kultury, oglądają się za siebie, a wina już tam prawie nie ma. Zresztą to wino to było w plastikowych kieliszeczkach. Pijaki powypijały i po prostu albo nie mają pieniędzy i dlatego ci ochroniarze też tam przy szatni pytają się, czy ma pani, czy ma pan, czy macie zaproszenie. Czyli, że już takie to jest dziwne, już po prostu jakby brak gościnności, proszę Państwa. Czy Państwo macie zaproszenie? Brak gościnności. No. Czy Państwo macie zaproszenie? Brak gościnności. Radio Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Przyszła raz czerwona Zośka, już pod koniec wernisażu, ciemno nawet już prawie było, i tak się tym piwem upiła, i wino, i wódki, i na gorąco kaszanka, mięsko na gorąco, kiełbaski na gorąco. Cała Warszawa się najadła, bo miał Murzyński z jednym okiem sponsorów. A tutaj ta babka jakaś taka, ja wiem, przytyła, gruba, nie ma tej energii, czy co, czy mózgu nie ma, także coś okropnego. Także proszę Państwa, kultura pojechała do Wrocławia z Warszawy, a w Warszawie kultury tu wcale nie było. No nie, ja wiem, że to jest skandal za skandalem z Warszawy. Ja wiem, że to jest wielki wstyd dla Warszawy, ale Warszawa nic sobie z tego nie robi. Rechodupstwo nad Wisłą, dookoła Stadionu Narodowego, teraz dziesięciolecia. To znaczy wcześniej dziesięciolecia, teraz Stadion Narodowy. Jak się kończy ten weekend dzisiaj w niedzielę, to będą wyłazić tacy młodociani z piwami, drzeć mordę, a w Parku Skaryszewskim napadać na ludzi. Tam nawet zamordowali w tym Parku Skaryszewskim pomiędzy Polskim Wedlem a Saską, tą naszą, gdzie tu jesteśmy. Także proszę Państwa, same skandale w tej Warszawie. Nie ma gościny, nie ma prawa i sprawiedliwości, nie ma kultury, nie ma obycia i tylko takie chamstwo, mydło i powidło w Warszawie. Także tutaj ten krótki taki film z Muzeum Karykatury niech będzie dla Państwa, ja wiem, może ostrzeżeniem, przykładem, może ku pouczeniu, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet Biblia sama mówi, że wszystko, co jest w Biblii napisane, dzisiaj o Biblii było bardzo dużo, to dla naszego pouczenia zostało napisane. No ale ludzie nie czytają tutaj w Warszawie Biblii. Biblia ląduje w śmietniku, także i kultury nie ma, i uduchowienia nie ma, religijności nie ma. No szkoda, żeby tak mówili, że świnie, 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 świnie. Szkoda, żeby tak mówili. Przecież cały czas tak mówią. No. A jeszcze teraz Polacy, że nie chcą przyjąć tych obcokrajowców. Ja mówię, Polacy to w ogóle sami ze sobą nie mogą dać rady, bo jeden drugiemu przeszkadza, jeden drugiemu dokucza. Są niemili, niesympatyczni. I po prostu, czy to są takie owoce osób, które wychodzą ze mszy? No, ze mszy, po mszy,
koło mszy i biegają, w nawrotkach jeżdżą i z kościoła do kościoła. Przecież tych kościołów tutaj w Warszawie nie brakuje. Zobacz, tego Głogowskiego to nawet nie można usunąć z Radia Tok FM, bo złośliwie Dziadyga się objawia. Jak nie tu, to tam, proszę Państwa, w niedzielę o biznesie tu chciałbym mówić, jak ludzie się modlą. Powinni też zakazać, powinni też zabronić gadanie o pieniądzu, jak jest niedziela, bo supermarkety, że zamkną, to może oczywiste, ale jeszcze, żeby Głogowski głupot nie gadał tutaj przy niedzieli o sporcie. Ryszard Petru zapowiedział, że możliwa jest zmiana godziny lub daty spotkania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, na które opozycja zaprosiła Prawo i Sprawiedliwości, Kukiz 15. Szał radości po zwycięstwie krymskiej Tatarki w konkursie Eurowizji. Ostre słowa byłego burmistrza Londynu o Unii. Boris Johnson stwierdził, że podobne pomysły miał Hitler. Ale zaczynamy od piłki nożnej. Legia Warszawa, piłkarskim mistrzem Polski w ostatnim meczu kolejki, wygrała z Pogonią Szczecin 3-0. Największy rywal wojskowych, Piast Gliwice, przegrał natomiast z Zagłębiem Lubin 0-1. Z kolei w Lidze Europy zagra Krakowia, która wygrała z Lechią Gdańsk 2-0. Partie opozycyjne, które zaprosiły PiS i Kukiz 15 na spotkanie w środę w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, są skłonne zmienić godzinę lub datę spotkania, zadeklarował Ryszard Petru w Łodzi na spotkaniu z mieszkańcami. Szefowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u w sobotę zapowiedzieli, że w środę w Sejmie o godzinie 15 odbędzie się spotkanie dotyczące kryzysu konstytucyjnego. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. I ciągle ujadają, proszę Państwa, narzekają na rząd. Organizowanym przez opozycję Prawo i Sprawiedliwość, ale ja myślę, że jeżeli Bóg dopuszcza, no to trzeba się czegoś nauczyć z tego. Może będzie lepiej w sądzie, nie będzie oszustwa, nie będzie przekupstwa, będzie więcej humanitaryzmu, bo to jak oni zbierają, proszę Państwa, na lichwę, na procent, na piwki, że ludzie nie mogą się wypłacić, kredyty biorą. Tu Janek Maciej Witek też wziął kredyt na Litkę, a ona wcale nie chciała płacić. Potem miał zawał serca, miał też zaległości za mieszkanie, a to 25 tysięcy, a teraz to już miał być 35 tysięcy. Także widzę, a jeszcze kancelaria z Łodzi tutaj zainteresowana strasznie tym mieszkaniem, że jak Janek Maciej Witek umarł, to proszę Państwa, w Dolnym Zamku taki wielki klucz był bolec w Górnym Zamku, taki płaski klucz, były druty, że ja miałam problemy tutaj z wyjęciem i bolca z dolnego, drutów z górnego, a pani prezes spółdzielni Sław udaje, że ona o niczym nie wie. No to może wie ta kancelaria prawna z Łodzi, która już rachunek wystawiła, za to za wodę 5200. No ta Litka jak przyjechała z Wielkopolski, to mówi, ja za wodę 15 zł płacę. Ja mówię, no tak, to tutaj mieszkanie drogie, bo tu są na procent, za bezprawne, potrójnie liczą, takie różne rzeczy, tak jakby ktoś tutaj po śmierci Jana Witka się wprowadził. Tu się nikt po śmierci Jana Witka nie wprowadził, tylko że my pilnujemy mieszkanie, jak ja tu u niego mieszkam 10 lat, no to po prostu w dalszym ciągu mieszkam, a przepraszam bardzo, niby dlaczego miałabym się wyprowadzić z tego mieszkania, czy to było oficjalnie, czy to było nieoficjalnie, a jeszcze wcześniej kiedyś za PO Prawa i Sprawiedliwości można było mieszkać nieoficjalnie, a że meldunek nie był obowiązkowy w dowodzie itp. i tamte. Także nagle, proszę Państwa, jak człowiek umiera tu w Polsce, to kiedyś to z kościoła leciały zakonnice, żeby mieszkanie zająć, bogactwo zabrać, albo tutaj jeszcze wiceprezes spółdzielni Sław leci, a potem jeszcze ona mówi do tej Lipskiej, że ona nic nie wie o tych bolcach, o tych drutach. Ja mówię, przegraliście sromotnie, jesteście zaszachowani. Dlaczego? Sprzątaczka powiedziała. Dobrze, żeście kluczy nie oddali, bo już tutaj spółdzielnia Sław chciała wejść, a więc, że kłamie. Pani prezes spółdzielni Sław kłamie i tutaj jeszcze to trzeba będzie dzielnicowemu powiedzieć, który
który, proszę Państwa, powiedział przy okazji, bo to kolejna osoba, Lidia, że pani tu do tego mieszkania nie ma praw. Prawa do mieszkania ma ta osoba, która tu mieszkała, a pani rok nie było, no to wynocha. No to więc mówię, słuchaj, dałam ci łóżko gościnnie, a ty jeszcze mi tutaj policję zwołujesz, że nie możesz wejść do domu. Mówię, nie ciągnij tej grubej, tej Ewki, bo ona tu prawie sufit swoją wysokością łbem przebije. To ona tego nie rozumie. Została ukarana, została do domu niewpuszczona. A ona jeszcze policję wzywa, policja wali, bo ona, ta policja to taka głupia, że zamiast zobaczyć w dowodzie, czy jest ona zameldowana, czy nie. Przecież wiadomo, że Lidia Lipska tutaj na Saskiej 42 u Moherowych nie jest zameldowana. No to więc dostała klucze i grzebie tymi kluczami. No i policja stuka. Pani Elżbieto, pani otworzy, pani Elżbieto, proszę otworzyć. No to po 10 w nocy, przepraszam bardzo, jak się nie odzywają, no to trzeba won w tył zwrot, naprzód marsz. I policjant powiedział, nie mamy praw tutaj nic robić, ani drzwi wyłamywać. Czy pani von Grube Lipska ma gdzie pójść? Także wiecie Państwo, no powiedziała, że ona ma gdzie pójść. No i poszła, proszę Państwa, pewnie do tej Joanny z wąsami. Także, proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu, że każda osoba odnośnie tego mieszkania, bo to jest dobry papierek lakmusowy. Jacy są Polacy? Ciągle mówią, że świnie. Państwo zobacz, był Wiesław Przybyłowicz. Jest to niby poważny człowiek, największy twitterowiec w roku 2014. Ja go rozumiem, no stracił mieszkanie, mieszkał w Szwecji, ta jego żona znalazła lepszego ogiera faceta, jeszcze gdzieś tam był w Londynie. Pewnie krótko, no tylko Marcie Boros udało się na stałe w Londynie, teraz już też nie przyjmują i socjalu tam nie dają. No i tutaj mówię, słuchaj Wiesław Przybyłowicz, jak nie masz gdzie, no to ostatecznie przez tę chwilę możesz pomieszkać, ale jak on się dorzucił do mieszkania 100 zł, a nie daj Boże 200, to już myślał, że cały majątek wydał. Ja mówię, no masz 600 zł, to jak mieszkasz, była zima, to chyba łachy nie robisz. No i proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu, że po prostu siedział pijany na schodach. Ja powiedziałam, nie, przez okno ci mówiłam, jeszcze raz się upijesz, nie wpuszczę. No, nie upijać się, nie skandalizować, ale wiecie Państwo, Polak to i przed szkodą i po szkodzie jest głupi. Oczywiście, że zadzwoniłam na policję, powiedziałam, że siedzi pijak pod drzwiami, nie mogę wejść. No i po prostu oni przyjechali dość szybko wtedy. To, ale dlaczego dość szybko? No bo jak wchodziłam tutaj za drugim razem, to on mi się do drzwi zaczął wpychać i oni, ci policjanci go, ja tu miałam jakiś scyzoryk, nie scyzoryk, tylko śrubokręt pod ręką i tam odstraszyłam go, tam krew poleciała. No trudno, jak się wpycha do domu, to w Ameryce to jeszcze mogą iść zamordować w obronie swojego życia, swojego majątku, wiecie Państwo. Bo tam już wszystko prywatne jest. Potem następny Zelewski, proszę Państwa, nosi krzyże. Przecież to jest bogobojny człowiek. No tu tak troszeczkę parę razy był u mnie. Poszedł o 12 w nocy po pety, jak to Janek Maciej. Też nie miał pieniędzy na papierosy, a jeszcze potem do policji powiedział, że ja powinnam mu papierosy kupić. No i przyłazi tutaj z tymi petami. Dobrze, że mu kluczy nie dawałam, bo coś kombinował. Patrzę, z jakimś facetem grubasem stoi. Ja mówię, o nie, nie wpuszczam ani tego, ani tego. I potem 3 godziny walił mi tutaj w drzwi. Ja już mówiłam, że tu ma być spokój, ale Państwo zobaczą. Moherowy facet z krzyżami chodzi, do ojca Rydzyka jeździ. Państwo zobaczą, jacy są Polacy. I to mieszkanie, i sytuacja, śmierć Janka Macieja Witka jest jako papierek lakmusowy, który no, pokazuje, że to świnie. No świnie, no. Proszę Państwa, 3 godziny wali w drzwi, ja mówię, wyrzucę ci przez okno te twoje ciuchy, idź. I nie siedź pod drzwiami. No to wezwałam, policja przyjechała. Ja mówię, proszę pana, ten facet mi tu nie daje spać. W sumie to jest niby dobry człowiek, bo z krzyżami chodzi. No, w które my przecież nie wierzymy, bo wiara jest
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, powinni mu ją oddawać cześć w duchu i w prawdzie. No i ten policjant się tak uśmiechnął, a mówi, nie chcę tego faceta już, bo mnie rozdrażnił, ja teraz nie zasnę. Czyli tak, drugi raz przyjechała policja, Zelewski. Potem Lidka Lipska miała przyjść pomóc, jeszcze obiecała, że się też dorzuci, bo to wiecie Państwo, woda, jeżeli tutaj ci lichwiarze pobierają takie straszne kwoty, a jeszcze ta kancelaria złodziejska z Łodzi, proszę Państwa, 5200, a teraz to jeszcze będzie pewnie więcej, no to się ona miała dorzucić, powiedziała, że skoro ubezpieczył ją na 10 tysięcy, po śmierci dostanie, to połowę da. No to jeżeli ona połowę, 5 tysięcy się dorzuci, i tak będzie więcej do zapłacenia, no ale to będzie już coś. Także widzicie Państwo, ona zaczęła tu mataczyć, że jeszcze na to musi wydać, że jeszcze na to musi wydać. Ja mówię, słuchaj, nie będzie kręcenia, grube baby sprowadzasz, ta tłusta locha jak się wpieprzy w tę wannę, to przecież to trzeba wody jak dla hipopotama, gorącej, podgrzanej znowu. Ona tu sprzątała, potem poszła do Joanny z Lidką, też u tej Joanny sprzątała. Wszędzie sprząta, jest psychiczna. Ja mówię, nie chcę tej Ewki, precz, precz. I ona też pod drzwiami mówiła, że czy ja w Boga wierzę, po co te komentarze, durna babo, czy nie rozumie, że to ma być cisza. Nie rozumie, Państwo zobaczą, i to Moherowe, i to Moherowe, i to Moherowe. Trzy razy była policja, ale no ja nic sobie z tego nie robię, bo przecież moja rodzina jest policyjna. U nas jak wujek przychodził, Stasiek, to zawsze przez drzwi mówił, kto, kto, pytamy się, policja, policja, policja. No bo ojciec Józio był policjantem, także ja jestem chroniona. Jestem po prostu w pieleszach policji, proszę Państwa, pod opieką policji. Także ja policji się nie boję, a poza tym mam prawo, jako osoba niepełnosprawna, może momentalnie zadzwonić. Bo tutaj wiecie Państwo, was zabiją w Parku Skaryszewskim, dadzą wam 350 zł wynagrodzenia, bo tamte dziady powiedzą, przyznają się do winy, że napadli. No i co? I puszczą ich, tak? Całą noc chlali w krzakach, potem rano napadają na ludzi, wyciągnęli pieniądze, wyciągnęli plecak, potem wyrzucili to na śmietnik, a ty szukaj po całym tym parku, nawet policja nie mogła znaleźć plecaka, no bo dziadyga szła jakaś i zabrała sobie, mówili tak. Stary jakiś szedł i zabrał sobie plecak, a tutaj była akcja policyjna, zanim ta policja przyjechała, ale i tak dość szybko. No i co? I co? I 350 zł. No to zabiją człowieka i co? 350 zł. Zabili go i uciekł. Także widzicie Państwo, tutaj w Warszawie wibracje są nieciekawe. Brak kultury, brak gościnności, brak ciepła, brak Boga, no bo jak 2000 lat temu Jezusa Chrystusa zabili, imię Jahwe do śmietnika. Drugie przykazanie, Państwo zobaczą, tu jest o w środku, kółko. Nie będziesz czynił obrazu rytego. To przykazanie zniknęło z Biblii. Już trzy rzeczy, co najmniej. A usunięcie imienia Bożego z Biblii, Jahwe, JHWH, to jest no, największe oszustwo wszechczasów. Jak można sobie, no Bóg sobie jak może na to pozwolić? Bóg tylko dopuszcza, no a potem każe, prawda? No. Do trzeciego, czwartego pokolenia, okazując miłosierdzie aż do tysiącznego pokolenia, czyli że to jest prawda, że Bóg zawsze był Bogiem miłości. Nieprawda, że Starego Testamentu był zły, a potem był taki miłościwy Bóg. Nieprawda, proszę Pana Boga nie dzielić, Biblii proszę nie dzielić na stary i nowy, nie ma takiego podziału, bo czy to Żydzi, czy Moherowi, to oni ciągle tylko dzielą wszystko, na lepszych, na gorszych, a jak wypowiada się doktor Krystyna Pawłowicz, to docent doktor habilitowany. No, nie można. Z Panem Bogiem.